Siemano, dzisiaj vlog kolejny z dnia życia Szoka. No co, sprowadzę traktor z powrotem do taty na gospodarstwo z serwisu naszego szokowego. Wszystko chodzi, maszyna gwizda. No, będziemy rozsiewać ten mocznik, który przywiozłem ostatnio John Deere'em na porzeczki. Pogoda jest, poprawiła się, przestało wiać, jest ciepło, świeci słoneczko, czuć jeszcze taką tą temperaturę chłodu, takie ala przedwiośnie, ale nic z tym nie zrobimy, trzeba zakasać rękawy, rozsiać ten nawóz, bo to i tak już jest po terminie w tych porzeczkach. No i co tam jeszcze mogę wspomnieć? O, a co tam się dzieje? Tam jakaś koparka chodzi po polu znajomego. No, wiatraki czyżby były? O, ciekawa sprawa. No, tak żeby nie było, maszyna chodzi. O! Rura! No, wszystko działa. Co, takie trudne to było? Ci, co nie chcą leżeć pod traktorem, niech nie leżą. No i niech się śmieją dalej. I niech bólą grube pieniądze dla serwisu. Niech dorabiają wyjadaczy. A oni tylko nam stawki maszyn do góry podnoszą. A wszystko jest tak robione celowo. O, tu jest ten rzepak. Jak dla mnie on bombowo wygląda, ale nie ma co się podniecać, bo tutaj jest tylko 3,5 hektara. Tu jest taka glinka, on nie powschodził, ale ogólnie na całości, no takiego rzepaku mieć 100 hektarów, no to petarda, ale to jeszcze czas i życie zweryfikuje, pokażę co z tego będzie, bo niejednokrotnie mieliśmy rzepaki, no bombowe, wzorowe, naprawdę na poletkach się chowały, nie to żebym się przechwalał, no ale tak było i nie każdy tak, i to każdy pewnie nie raz tak miał takie pola piękne, no i potem nie sypało i tak to. No ważnym czynnikiem, głównym czynnikiem plonotwórczym i czynnikiem to jest też pogoda, bo co z tego, że ta odmiana przykładowo, dajmy jakaś, no dajmy przykład rapulowska, byle jaka, jednego roku da nam 5 ton, a drugiego roku zbierzemy je 1,5 tony, no i my jako chłopaki tego doświadczyliśmy jako rolnicy, że są odmiany wiarne, że one w każdy rok stale 3 czy tam 4 te tony, o tam jak 4 tony na średnio daje, to w gorszym roku da 3,5, w lepszym roku tych 4 ton nie przekroczy, tam może 4,200 na lepszym polu. Są takie odmiany, pamiętam taką odmianę rapolowską w rzepaku, to była odmiana Wisby, no ale ona niestety się wyrodziła. Odmiany zbóż trochę później się wyradzają, jakoś to stabilnie wychodzi w rzepaku, natomiast nie wiem z czym to jest spowodowane, czy po prostu firmy nasienne źle krzyżują te odmiany, nie mam pojęcia, czy po prostu rzepak jest taką rośliną, że się wyradza z czasem, nie wiem, nie jestem ekspertem, nie będę się wymądrzał, bo jestem zielony na ten temat jak groszek autentycznie. Takie spostrzeżenie moje i moich braci. A takie większe, bardziej moje spostrzeżenie to jest: chcesz mieć dobry rzepak? Siej nowość, nowe odmiany, one są dobrze skrzyżowane i aby miała dobrą odporność, dobrą zimotrwałość, jeżeli jest to nowość, to jakiś ten plon zadowalający powinien być. No, nie u każdego to się sprawdzi, no to jest totolotek, dlatego ja jestem zwolennikiem, że jak mam działkę 50 hektarów, to nie sieję na tej działce jednej odmiany, tylko zazwyczaj robimy tak, że siejemy dwie odmiany. No czasem jak mamy mało materiału siewnego, nawet zdarzają się i trzy odmiany. No i zawsze gdzieś, gdzie jedna odmiana kuleje, no druga daje jej kulę, no i pójdą sobie razem i jakiś ten plon średni wyjdzie. Zazębi się przykładowo, tak? Posiejemy jedną odmianę dobrą, no ale to jest, jak mówię, to lotek, no wtedy wygramy. Ale jeżeli nam się trafi ta odmiana, no, która no niestety podupadnie w danym roku, no to mamy przesrane, jednym słowem, no, jednym słowem rzecz mówiąc.
Tu jest zajebisty wyjazd, no bombowy, nie wiem kto w ogóle kiedyś zezwolił tu, no po niemiecki dom, te lustra, one w ogóle się nie sprawdzają, nic nie widać, teraz jeszcze o tej porze jako tako to widać, ale jeżeli jest słońce, wysoko góruje, odbija się od luster, no tu nic nie widać kompletnie, nie raz tu wypadek był, osobówka, bo tir w osobówkę, albo odwrotnie, no no masakra, no martwy punkt jest, nic nie widać. O. Wjeżdżamy do Myśliborza. Co tam jeszcze mogę pogadać dla was, no. A, jutro idę na przetarg. 9 hektarów działka, 9 z hakiem. Taki pioch, 5-6 klasa, 4,5 piątki, 4,5 szóstki. Ojej, myślałem, że coś piszczy mi łożysko, a tu gościu młotem udarowym napierdziela. Ale się wystraszyłem. No, idę zabista, to o czym my mówimy? Z czego 3/4 osób na tej liście to nie są rolnicy. Tak naprawdę na tej liście rolnikiem jestem tylko ja i znajomy. To nie są rolnicy. Albo jakieś dzielenie gospodarstw. Może by tak państwo, nie wiem, i wy też może jesteście tego samego zdania, że powinno być, że jeżeli gospodarstwo jest rodzinne, mąż, żona, to jest jedność, a nie, że żona ma 300 i mąż ma kurwa 300. To czekaj, to jest rodzina czy jakiś konkubinat kurwa? Jak gospodarstwo rodzinne ma być 300, to 300 łącznie, a nie robi się rozdzielności, przerzuca się ziemię i chodzi się na przetargi. No halo, no. Czemu się tym nikt nie potrafi zająć? Gospodarstwo rodzinne to rodzinne, wszyscy razem, a nie mąż z żoną kurwa osobno do przetargu. Jak? A zawierasz, bierzesz ślub i wszystko jest żony i męża po połowie, no to jak? To albo razem, albo w ogóle. To jest też do dupy ustawa, nie wnosząca nic w życie. No ale jak to się mówi, ten co ma 300 sal, nie ma dzieci, no to ma pieniądze, jest mu mało 300, no i taki się rozwija, bo idzie taki 50-hektarowy, tak jak ja, mam 60 hektarów, gdzie ja mogę na przetarg pójść, podbić coś sobie, no próbuję, staram się, no, no ale to jest no utopia, 15 lat roboty za darmo, no ja nie wiem w ogóle, to jest dla mnie chore. W ogóle te kryteria w przetargu nie jest, nie ma krosu i do przetargu przystępuje. No dobrze, przystąp sobie, tak kiedyś było. Nie miało się krosu, nie było mowy o uczestniczeniu w przetargu, ewentualnie na przetargu nieograniczonym, gdzie nikt czegoś nie chciał. Wtedy proszę bardzo, stawajcie, a nie. Nie ma kurwa krosu i on do przetargu staje. No to ludzie, no. No ja nie wiem, na pewno hejt poleci, bo mam 30 hektarów i nie jestem w stanie się utrzymać z tego. No to jak nie jesteś w stanie się z tego utrzymać, no to po prostu nie bierz się za rolnictwo, bo nigdy z tego się nie utrzymasz. Ja mam przykłady ludzi znajomych, że mają 20 hektarów i żyją z tego i mają nawet nowe sprzęty, nowe samochody, wybudowane domy, nigdzie nie pracowali całe życie i sobie żyją z tych 20 hektarów. Tylko właśnie, bo ktoś chce mieć 20 hektarów i chce tylko sobie siać zboże i rzepak. No nie, panowie, nie tędy droga, to się tak nie da. 20 hektarów, idzie żyć nawet z 10 hektarów gospodarki. Tylko trzeba dobrać produkcję odpowiednią. Wystarczy mieć ciapka. Jakąś czy produkcję warzywniczą, mówią, że się nie opłaca. Nic się dzisiaj nie opłaca, panowie. Zboże się nie opłaca, świnie się nie opłacają, nic się nie opłaca. Cały czas na każdym... Na każdym kroku jesteśmy gnębieni, kopani po dupie, zboże rośnie, cena spada i teraz taki przykład podam. Susza była, państwo dało pieniądze, zapomogi po 1000 zł niektórym do hektara, niektórym 500. Dla mnie to jest do dupy w ogóle sprawa, wszyscy powinni dostać porówno, bo pola są, jak wiecie, mozaikowe, nikt nie ma takich samych pól, także więc pieniądze powinny zostać rozdane porówno. Bo mamy taki przykład u siebie w gospodarstwie, że na 6 klasie dostaliśmy 30%, a na 4 a dostałem 70%. I ja to mówię otwarcie i nie będę oszukiwał, bo to nie ma żadnego znaczenia i sensu.
odbiegam od tematu znowu, bo się denerwuję, jak już mówię, takie tematy poruszają mnie to, drażni mnie to, te całe w ogóle nasze państwo. Właśnie, rozdali pieniądze za pomogi, teoretycznie zboża niby nie było, cena poszła do góry, a teraz cena spada. No to jak, hola hola, pieniądze rozdane, zboża nie ma, a teraz mówią, że magazyny pękają w szwach im, tak? No to jak, no to gdzie oni te zboże kupili? No to widocznie chyba z zagranicy przeciągnęli, no bo u nas niby, no chyba, że wszyscy kłamią, że nie sypało, że była susza. No u mnie była autentycznie susza, no my kosiliśmy po 2 tony pszenżyta miejscami. I plony nie przekraczały 4 ton. To, że tam na 3 hektarach, na 3 A glinie miałem przeżyto posiane, sypało mi 5,5 tony. Wow, ale wyczyn. Tam powinien być plon 9 ton, panowie. Ja to powinien drapać leżące praktycznie. No. Dobra, dojechałem do taty, pogadałem trochę. Dzisiaj taki odcinek trochę żywy, energiczny. Myślę, że wam się spodoba. Trochę, no, pourywałem, no ale taki jestem, nerwus. O, tatko. Edzio jest w porzeczkach, tnie swoje miłości, życia, jak to się mówi, porzeczki, lubi to robić, no, niech robi. Zobaczymy, co z tego będzie w ogóle, czy ludzie będą, weźcie to oberwicie, tu jest jedno pole. Masz nożyce na tuza? Nożyce na tuza masz do pumy? To ja ci przetnę! Bo tak to nie da rady, no jak? No. Dobra, kawa! O, Audi jedzie z tyłu, brat Tomek. Idziemy na kawę, ładna pogoda w dupie to. No. Ja nie cierpię tych porzeczek robić, no robię, no jak trzeba, na teraz na warsztacie jesteśmy, tacie, nie pomagamy, tata sam coś tu dłubie, no aj, trzeba robić sprzęt, bo z tego się już nie wyżyje, z tych porzeczek nie ma ludzi do roboty, jak wspominałem, no to jest ciężki temat, to jest tak, o, ktoś sobie pracuje właśnie i chce być rolnikiem i ma hektar czy ile, to nie chce nasadzić porzeczek, takie hobby. Rekreacja po pracy, jak się pracuje do 15-16, po pracy na godzinkę, dwie, wskoczyć z rowerem, pociąć sobie troszkę, pograbić, to jak najbardziej. Dobra. Trzymajcie, dobra. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę i czekajcie na kolejne produkcje filmowe. O, żeby być na bieżąco, wciśnij dzwoneczek. Dobra, i na razie do następnego vloga. Cześć, trzymajcie się.